Cześć, witam Was już na czwartych zajęciach pod tytułem Zdrowy kręgosłup. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie zdążył się tutaj zanudzić. Jako że na poprzednich zajęciach głównie ćwiczyliśmy w pozycjach stojących, w pozycjach siedzących, także dzisiaj zajmiemy się raczej pozycjami niskimi. Oczywiście także ze względu na to, że wszyscy jesteśmy po świętach i podejrzewam, że większość z Was jeszcze odczuwa skutki świątecznego przejedzenia. Także dzisiaj przede wszystkim leżenie przodem, leżenie tyłem, leżenie bokiem. I w pierwszej części naszych ćwiczeń skupimy się na uruchomieniu naszego ciała, na mobilności. Dopiero w drugiej części przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających nasze ciało, do ćwiczeń nieco trudniejszych. I także każde ćwiczenie będzie w osobnym kawałku, w osobnej części. Dzięki temu po każdym ćwiczeniu możecie zastopować filmik i wykonać jedną lub dwie dodatkowe serie każdego ćwiczenia. Lub też po prostu przejść przez cały film płynnie i dopiero po zakończeniu wrócić do wybranych przez siebie wszystkich albo poszczególnych ćwiczeń i wtedy będzie można je dużo łatwiej odnaleźć w całości. Także nie tracimy czasu i zaczynamy. Ok, przechodzimy więc do pierwszego ćwiczenia, które również będzie bazą do pozostałych ruchów w trakcie dzisiejszych zajęć. Jest to pozycja, którą już wcześniej mieliśmy na poprzednich zajęciach, tylko że w pozycji klęku podpartego. Mianowicie, teraz w pozycji leżenia na plecach mocno staramy się wcisnąć odcinek lędźwiowy w matę i zawinąć miednicę na siebie. Podwinąć mocno biodra. I z tej pozycji będziemy przechodzić do pozycji przeprostnej, wyprostnej w odcinku lędźwiowym. Op. I z powrotem. W ten sposób wykonamy sobie 10 powtórzeń. Może podciągnę na moment koszulkę, będzie lepiej widać ten ruch. Czyli zaczynamy z tej pozycji. Przechodzimy do podwinięcia miednicy, mocno napnij mięśnie brzucha. Wróć i mamy raz. Op. Dwa. Mocno napnij mięśnie brzucha. 5. Mięśnie brzucha ulegają rozciągnięciu. 6. To ćwiczenie najlepiej jest wykonywać z nogami ugiętymi w kolanach, ugiętymi w biodrach. 8. 9. I ostatni raz w tej serii. Hop. Wróć do pozycji wyjściowej. Mamy 10. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w kontekście oddechu w trakcie tego ćwiczenia. W momencie, kiedy wklejamy odcinek lędźwiowy do maty i zawijamy miednicę, następuje wydech, wydech powietrza i dopiero w przejściu, tu w oderwaniu pleców, bierzemy oddech. Czyli wypuszczamy powietrze. I tu mamy wdech przy oderwaniu pleców. Ok, mamy kolejne ćwiczenie. Tym razem nogi są już wyprostowane. Pamiętamy, że tutaj w pozycji wyjściowej staramy się trzymać odcinek lędźwiowy blisko maty, czyli mięśnie brzucha i pośladki są spięte. Ręce wzdłuż tłowia. I idziemy jedną kończyną dolną po przeciwnej, w kierunku biodra. I tutaj możemy dociągnąć, pomóc ręką wysoko w kierunku miednicy. I wracamy tą samą drogą. Op. I to samo wykonuje druga noga. Cały czas pamiętając o tym, żeby lędźwia były jak najbliżej maty. I w ten sposób wykonamy sobie po 6 powtórzeń na każdą nogę. Spokojne tempo. Zadbajmy raczej o dokładność ruchu. Nigdzie się nie śpieszmy. Zadbaj o spięcie mięśni brzucha. Trzeci raz.
otwarty. I przedostatni raz w moim przypadku prawa nogę. Dociągnij mocno w kierunku biodra. I ostatni raz prawa noga. Zadbaj o ten zakres. Wróć. I ostatnie powtórzenie. Ok, nie zwalniając tempa, mamy kolejne ćwiczenie z naszej pierwszej części. Znowu leżenie tyłem. I zaczynamy od ściągnięcia jednej nogi na drugą stronę w tym samym czasie. Ręka po tamtej stronie ląduje na podłodze, a my staramy się skierować nogę w kierunku podłoża, pamiętając o tym, żeby bark leżał na ziemi, hop, na jedną stronę i od razu to samo wykonujemy na drugą stronę. Głowa patrzy w kierunku ręki, która znajduje się na podłożu. Przechyl nogę w kierunku maty. Rozciągnij pośladki. Skręć się w tułowiu. Hop. I tutaj wykonamy sobie znowu po 6 razy na każdą stronę. Już mamy po jednym razie, więc przechodzimy do drugiego ruchu. Hop. Postaraj się nie odrywać pleców, nie odrywać ręki od podłogi. Hop. Czwarty raz. Tutaj w tych ćwiczeniach, w tej części przede wszystkim skupiamy się na zakresie ruchu. Nie myśl o tempie wykonywania tych ćwiczeń. Raczej skup się na zadbaniu o szczegóły. I ostatni raz w moim przypadku. Lewa noga. I ostatni raz skręt. Stronę lewą. Hop. I koniec. Żeby nie było dzisiaj zbyt nudno, to przechodzimy do pozycji w leżeniu przodem, w leżeniu na brzuchu. Dłonie ustawiamy na wysokości klatki piersiowej, blisko ciała i pomagając sobie ramionami i rękoma, przechodzimy do pozycji wyprostnej. Hop. Barki staramy się skierować do tyłu, ściągnąć łopatki, opuścić barki i z powrotem wracamy do pozycji wyjściowej. Postarajcie się pomóc sobie rękoma, wypchnąć ciało do góry, żeby ten ruch nie szedł tylko i wyłącznie z odcinka lędźwiowego. Możesz spróbować wyprostować łokcie, jeśli Twój zakres Ci na to pozwala. Jeśli jest zbyt ciężko, także możesz zostać w tej pozycji, też będzie ok. I zrobimy 4 powtórzenia, także mamy jeszcze 6, bo tutaj będzie 10 powtórzeń w każdej serii. 6. Hop. Ściągnij łopatki i powoli wróć. 7. Grzbiety stóp są cały czas oparte na macie. 8. Staraj się nie odrywać miednicy bioder od podłoża. One cały czas zostają na macie. Było 9. Hop. Ostatnie 10. Powrót. Ok, jeszcze jedno ćwiczenie w bardzo podobnej pozycji. I znowu dłonie są na wysokości klatki piersiowej. Tym razem stopa jest aktywna, palce wbite w podłoże. I z tej pozycji wyjściowej pamiętamy, żeby nasze mięśnie brzucha były delikatnie spięte i żeby nie robić zbyt
dużego przeprostu w odcinku lędźwiowym i z tej pozycji staramy się sięgnąć jedną nogą na drugą stronę. Teraz jedna noga pracuje, teraz druga noga. Staraj się, żeby miednica nie otwierała się zbyt mocno na drugą stronę. Jeśli pojawia się dyskomfort w odcinku szyjnym, śmiało możesz położyć czoło na matę. I tutaj wykonamy sobie znowu po 6 powtórzeń na każdą nogę. Mam nadzieję, że dobrze liczę. To będzie 4. Mamy 5. I jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Ok, i ćwiczenie w leżeniu na brzuchu. Będziemy potrzebowali przedmiot. Mogą być to skarpetki, może być to książka. W moim przypadku jest to gra fasolki. Będziemy przekazywali przedmiot z jednej ręki do drugiej z wychodzeniem rąk do przodu. Ważna rzecz, żeby łopatki były cały czas ściągnięte, mięśnie brzucha napięte. I niestety ja już w trakcie ćwiczenia nie będę mógł się odzywać. I wykonujemy tutaj 10 powtórzeń w jednej serii. Ok, u mnie było w uderze 7-8. Ok, i kolejne ćwiczenie z części pierwszej, tym razem w pozycji bocznej, w leżeniu bokiem. I tutaj szczególnie znowu musimy myśleć o aktywacji mięśni brzucha, mięśni pośladkowych, żeby ustabilizować naszą pozycję. I noga dolna, górna idzie w kierunku klatki piersiowej. Następnie przejmujemy ją dłonią i kierujemy piętę w stronę pośladka. Hop. Pamiętaj o napięciu mięśni brzucha, żeby w momencie kierowania pięty do pośladka nie tworzyć zbyt dużego wyprostu w odcinku lędźwiowym. Swobodnie postaraj się oprzeć głowę na ramieniu. I tutaj 6 powtórzeń na każdą nogę. To będzie jedna seria. Ok, i przechodzimy płynnie do drugiej części naszych ćwiczeń dzisiaj. Przyjmujemy pozycję leżenia na plecach i zaczynamy od pozycji wyprostnej odcinka lędźwiowego, czyli plecy są odklejone od maty, dłonie leżą na ziemi, nogi ugięte w biodrach i zaczynamy od wklejania całego odcinka kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego do maty, mocno napinamy mięśnie brzucha i dopiero z tej pozycji kręg po kręgu odrywamy nasze plecy mniej więcej aż do łopatek. I później powoli kierujemy je w stronę podłoża. Hop. I znowu przejść do pozycji wyprostnej. Oderwij plecy od podłogi, od maty. I znowu napinając mięśnie brzucha, wydmuchując powietrze. Hop. Odklejasz. I powoli wróć. I wdech. Dopiero gdy masz mocno
napięte mięśnie brzucha, mięśnie pośrodkowe. Dopiero wtedy zacznij odrywać kręgosłup. Czwarte powtórzenie. Tutaj jeszcze nie musisz starać się wychodzić jak najwyżej pośrodkami. To jeszcze nie to ćwiczenie. Spokojnie. Tutaj ten ruch tak naprawdę nie musi być w bardzo dużym zakresie. I kolejne ćwiczenie w bardzo podobnej pozycji. Mamy tym razem stopy już trochę bliżej pośladków. Pozycja wyjściowa. W tym momencie to mięśnie brzucha są napięte, odcinek lędźwiowy jest wklejony w matę i staramy się wyjść wysoko biodrami do góry i w tym momencie mocno zaznaczyć dopięcie mięśni pośladkowych, dopięcie mięśni brzucha i dopiero spokojnie wracamy, pamiętając o tym, żeby utrzymać to nasze spięcie, nie tracąc pozycji. Hop, do góry i powoli w dół. Tutaj jedna seria to będzie 10 powtórzeń. Nie wychodź też zbyt wysoko. Nie ma co tworzyć tutaj w tym ćwiczeniu pozycji przeprostnej. Nie na tym nam zależy. Tak mi się wydaje. Hop. Jeszcze 3 razy. W następnych seriach możecie spróbować skrzyżować ręce w klatce piersiowej. Będzie to trochę trudniejsza wersja. Hop, 10. powtórzenie i koniec. Oczywiście to ćwiczenie możemy sobie utrudniać na różne sposoby, więc jako dodatek powiem, że możemy wyprostować jedną nogę i w momencie unoszenia bioder do góry, ona znajduje się nad matą. Również możemy założyć nogę, stopę na kolano i w tej pozycji ćwiczyć. Jeśli macie podest, kanapę, cokolwiek, możemy ułożyć nasze plecy właśnie na tym podwyższeniu i wtedy sobie delikatnie utrudnimy całość ćwiczenia. OK, i znowu znajdujemy się w pozycji leżenia przodem. Kończyny nasze są wyprostowane. W pozycji wyjściowej i w trakcie całego ćwiczenia staramy się mieć napięte mięśnie brzucha, tak żeby nie tworzyć zbyt dużego wyprostu znowu w odcinku lędźwiowym. Przepraszam, ale cały czas będę musiał o tym wspominać. Także w tej pozycji będziemy unosić naprzemienne kończyny. Czyli zaczniemy sobie na przykład od prawej ręki, lewej nogi. Dla ułatwienia możemy odstawić czoło na matę. Ustabilizuj pozycję poprzez napięcie mięśni pośladkowych, napięcie mięśni brzucha. I tutaj będziemy mieli po 6 ruchów na każdą stronę. OK, i następne ćwiczenie w leżeniu na brzuchu. Tym razem ręce są wzdłuż ciała. Czoło będziemy musieli odłożyć na matę. I ruch, jaki będziemy wykonywali, to będzie unoszenie rąk do góry, czyli wyprost w stawie ramiennym. Natomiast zawsze będziemy zaczynali od ściągnięcia łopatek i dopiero wtedy wykonywali nasze powtórzenia. Czyli kierujemy czoło na matę. Mięśnie brzucha spięte,
Ściągamy łopatki i wykonujemy nasze powtórzenia. Śmiało tutaj możemy wziąć jakiś przedmiot, ciężarki do rąk. Będzie nieco trudniej. Pamiętaj o ściągnięciu łopatek. Staraj się jak najwyżej przejść rękoma do góry. Starając się nie wykonywać przeprostu w odcinku lędźwiowym. I tutaj jedna seria to będzie 12 powtórzeń. OK, i znajdujemy się w pozycji bocznej. W łatwiejszej wersji kończyna dolna od strony maty może być ugięta w kolanie. Przyjmujemy jedną linię ciała. Znowu niestety musimy napiąć mięśnie brzucha, mięśnie pośladkowe. Ściągnąć obie łopatki i z tej pozycji będziemy starać się wychodzić biodrami do góry. Hop. I wrócić. W jednej serii wykonamy sobie 10 powtórzeń. Następnie spróbujcie sami wykonać jedną serię więcej. Jeśli komuś jest zbyt łatwo, śmiało można wyprostować kończynę od strony maty, złączyć stopy i wtedy wykonywać wznosy bioder. I dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ćwiczenia nie okazały się zbyt trudne. W dalszym ciągu zachęcam do wszelkiej aktywności w domu i do zobaczenia na następnych zajęciach. Cześć.